że każdego dnia, by wspomagać te pozytywne komórki, by wspomagać te pozytywne energie, które pomagają tym dobrym komórkom, by każdego dnia podziękować tym naszym własnym komórkom w tym naszym ciele za to, że się odnawiają, za to, że się regenerują, za to, że walczą ze wszystkimi wirusami czy negatywnymi bakteriami, negatywnym wpływem. Podziękować im za to. I z tym tematem jest właśnie związane to, co napisała Ania. Wy możecie do każdej waszej komórki, do krwi, do wszystkich innych organów, do wszystkich komórek wysyłać pozytywne myśli. Wy możecie wysyłać myśli, że są one zdrowe, silne, że się odnawiają, że się pozytywnie kopiują, czyli ta kopia, wyobraźcie sobie, jest taka kserokopiarka i wy robicie z czegoś kopię codziennie, ileś tam razy dziennie, to jeżeli będziecie robić kopię od kopii i od kolejnej kopii i od kolejnej kopii, to ta kopia będzie coraz mniej widoczna. I to jest tak u nas ten proces starzenia się. Jeżeli my nie dbamy o nasze komórki, to te kopie są coraz gorsze i coraz szybciej stają się gorsze. Jeżeli natomiast my dbamy o nas, jeżeli wysyłamy do naszego ciała takie pozytywne impulsy, pozytywne myśli, to możemy się regenerować, możemy się odnawiać. Tak jak my w czasie rytuałów Matki Ziemi wysyłamy do naszej planety pozytywne impulsy, pozytywne. I tak ta strona negatywna. To, co robimy dla naszego ciała codziennie, co jest negatywne, co jest destrukcyjne. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Cały czas chodzimy z telefonem komórkowym, a wystarczy zerknąć nawet do internetu i obejrzeć sobie filmy z badań różnych psychiatrów, z różnych badań normalnej, tradycyjnej medycyny, gdzie widzicie zdjęcia, jak reaguje nasz mózg, jak reaguje całe nasze ciało negatywnie na telefon komórkowy, na wszelkiego rodzaju negatywne energie, mikrofalówki, wszystkie inne rzeczy negatywne. Jak ono na to reaguje? I dokładnie tak samo reaguje nasza Matka Ziemia na to wszystko negatywne, na działanie tych negatywnych istot. I z tym tematem, tym pozytywnym programowaniem jest związane to, aby każdego dnia świadomie żyć, czyli świadomie zwracać uwagę na to, co myślicie, jakie to są myśli. Są to myśli pozytywne, które odnawiają, regenerują wasze ciało, czy są to myśli negatywne, które niszczą? Czy wy się koncentrujecie na waszym zdrowiu, na tym, że czujecie się dobrze, albo że macie wszystkie ręce, wszystkie nogi, włosy i tak dalej? Czy koncentrujecie się na tym, że wypadają mi włosy, boli mnie żołądek, a coś jest nie tak? Na czym wy się koncentrujecie? Czy są to te energie pozytywne, które regenerują, które odnawiają, które motywują te wasze pozytywne komórki do codziennej pracy? Czy są to raczej te myśli negatywne, które działają destrukcyjnie, które mówią, a nie warto, bo i tak wypadają mi włosy, a nie warto, bo coś tam, a wszystko jest do kitu, wszystko mnie boli, wszystko tak, coraz gorzej, czuję się coraz gorzej, coraz mniej wiem, coraz mniej pamiętam. Czym jestem starszy czy starsza, to gorzej myślę i tak dalej. Zwróćcie uwagę, jakie tysiące rzeczy to są, które myślicie każdego dnia. I zwróćcie uwagę na to, czy są pozytywne, czy negatywne. Zwróćcie uwagę na to, z kim się spotykacie, z kim rozmawiacie, jakie są to osoby. Czy są to osoby, które działają na was pozytywnie, że czujecie się dobrze, czujecie się pełni energii, czujecie się zmotywowani. Czy są to osoby negatywne, które tylko powodują u was takie zniechęcenie, depresję, czy odczucie, nic nie warto i wszystko jest do kitu, już nie będę się inaczej wyrażać. Zwróćcie uwagę na to, w jakich miejscach przebywacie. Czy są to miejsca pozytywne? Czy jest to Matka Ziemia? Czy są to rośliny obok was? Kwiaty obok was? Drzewa? Czy jest to beton? Czy są to anteny? Czy są to jakieś negatywne fale radiowe czy inne? Nie omawiam tutaj w tym filmie tych wszystkich negatywnych energii związanych z tak zwanymi teoriami spiskowymi. To jest temat na inny film. Zwróćcie uwagę na to, co jecie.
Czy te rzeczy działają na Was pozytywnie? Czy one dodają Wam energii, gdy coś zjecie? Czy czujecie się po tym dobrze, czy czujecie się po tym źle? To nie jest nic dziwnego, moi drodzy, to są tylko odgłosy tutejszego święta kościelnego, który za chwileczkę się zacznie, o którym Wam już kilka razy mówiłam. Dlatego proszę się tutaj nie denerwować, to jest wszystko w porządku. To jest normalne tutaj. Zwróćcie uwagę na to, czy spędzacie Wasz czas przed telewizorem, gdzie słuchacie negatywnych informacji, czy w innych miejscach, które mają na Was negatywny wpływ, czy też spędzacie ten czas na jakichś przyjemnych rozmowach, na przyjemnej kolacji i tak dalej. To jest bardzo, bardzo ważne, bo to wszystko ma wpływ na strukturę Waszego ciała i też na Wasze samopoczucie, na Waszą duszę, na to, jak długo będziecie żyć, jak długo będziecie się dobrze czuć i tak dalej, i czy zrealizujecie Wasze powołanie w tym życiu, czy też nie. Czyli to jest bardzo ważne, aby energetyzować pozytywnie poprzez myśli, ale nie tylko myśli, energetyzować pozytywnie przez miejsca, gdzie przebywacie, przez jedzenie, przez spotkania z innymi ludźmi, Wasze ciało, Waszą energię, odnawiać się. Bardzo wiele sposobów macie w mojej książce o energiach, tutaj będzie link pod tym filmem. To są takie typowe sposoby, jak aktywować te pozytywne energie w Waszym otoczeniu, jak usunąć te negatywne. No macie bardzo wiele innych sposobów, ale to jest właśnie ważne i to jest odpowiedź na to pytanie, że Wy możecie pozytywnie energetyzować każdy płyn w Waszym organizmie, ale również Wasze ciało, które na przykład nie zawiera płynu. Wy możecie wszystko energetyzować pozytywnie, świadomie lub nieświadomie. Czyli Wy możecie również programować coś negatywnie, nieświadomie, bo na przykład przebywacie przed telewizorem. Wy sobie możecie nie zdajecie z tego sprawy, jak te frekwencje na Was działają, jak one Was negatywnie programują. Okej. Wydaje mi się, że ten temat poruszyłam praktycznie bardzo, bardzo ogólnie, ale również osoby, które wiedzą, jak wszystko odczytać, będą wiedziały również, co głębszego się tutaj kryje. Do tego Was zachęcam, kochani, aby pozytywnie myśleć, pozytywnie działać. I z tym tematem jest związane również to, że pod moim filmem na temat sprawa Ukrainy pojawiło się bardzo dużo ciekawych komentarzy, których ja jeszcze dla Was nie upubliczniłam, ponieważ w niektórych filmach komentarze są zablokowane i dopiero gdy uważam, że nadchodzi ten czas, aby je Wam pokazać, to wówczas się one pojawiają. I tam pojawiło się bardzo wiele ciekawych komentarzy na ten temat, czy wydaje mi się, że wiele osób nie zrozumiało mojego przesłania, które zawarłam w tym filmie, ponieważ wiele osób pyta mnie o to, czy Pani uważa, żeby się odwrócić, żeby w ogóle nie reagować, w ogóle nie pomagać, nie działać, jak gdyby jeżeli dzieje się coś złego, to żeby się odwrócić i w ogóle nie patrzeć w tym kierunku. Wręcz odwrotnie, kochani. Ale również jest to coś takiego, co trudno mi sformułować takimi prostymi słowami.